Witajcie widzowie, ja nazywam się Szymson i witam was w kolejnym odcinku z serii z wyspy Minecraft Wyspa Mrozu. Jest z nami Charles. Charlesa znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Aż się nie spodziewałem, że w ogóle go znajdziemy tutaj. Myślałem, że wiecie, że on gdzieś dalej poszedł i w ogóle szukać pomocy, a tu... Wow, Charles, mam do ciebie wiele pytań, ale to zaraz, napiję się najpierw. I poczytamy wskazówki i rady. Wskazówka. Przed udaniem się do portu upewnij się, że posiadasz inne przedmioty. A, to jest do czegoś innego. Dobra, czy jak się z nim porozmawiamy. Dobra. Charles, dobra, gotowy? Ani kroku dalej, Łotrze. Dobrze wiem, że jesteś jednym z nich. Spokojnie, Charles. Nazywam się Simon. Leciliśmy tym samym samolotem turystycznym. Już idę. Turystycznym, który miał lądować w Nowej Zelandii. Uff, przepraszam za moją reakcję. Odkąd uciekłem z GIS-u, mam wrażenie, że każdy człowiek, którego spotykam, to pracownik Snow. Nie ma sprawy. Ach tak, zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Charles Newton. Z zawodu jestem fizykiem nuklearnym. Pracowałem 10 lat w Australii. Ostatnimi czasy postanowiłem wyruszyć do Nowej Zelandii w celu przeprowadzenia ważnego eksperymentu. Niestety, jak zapewne dobrze wiesz, samolot się rozbił. Dowiedziałeś się czegoś więcej o tej wyspie? Ach tak, podczas tej koszmarnej wędrówki do tutejszego kompleksu budynkowego napotkałem mroźnego pustelnika. Opowiedział mi o jakimś porcie i głównym instytucie Snow. Ostrzegł mnie też, że są to najbardziej chronione miejsca na wyspie. Kontynuuj. Dowiedziałem się również, że niedługo ma tam przybyć niejaki Simon Gerr. Ma on przeprowadzić ważną konferencję dotyczącą tej wyspy. Simon, podobno oni planują wysadzić tę całą wyspę. To jest nienormalne. Jak można temu zaradzić? Jedyna myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to bezpośrednia interwencja. Jako iż udało ci się tu dotrzeć bez większych problemów, misja do głównego instytutu nie powinna stanowić dla ciebie większego wyzwania. Stary. Masz... Nie bez większych problemów, bo jednego miejsca szukałem godzinę. I ciebie też szukałem godzinę, także... Nie powiedziałbym. Raczej tak, właśnie, raczej tak. Spokojnie, Simon. W skrzyni obok zostawiłem kilka przydatnych patentów, które stworzyłem podczas pobytu w tym miejscu. Dodatkowo możesz wybrać się na północ od GIS-u. Krążą pogłoski, znajduje się tam opuszczone laboratorium badawcze. Z pewnością znajdziesz tam wiele ciekawych rzeczy, które ci pomogą w misji. No dobrze, ale gdzie ja mam w ogóle iść? Jeżeli chcesz wybrać się do portu, musisz iść na północ od miejsca katastrofy lotniczej. Tam powinieneś dostać więcej wskazówek co do lokalizacji bazy Snow. Słyszałem od innego mroźnego pustelnika, że ich ośrodek znajduje się od północy, jednak nie są to pewne informacje. Czekajcie, zapiszę to sobie gdzieś na kartce. Że na północ do GIS-u idziemy. O, tutaj sobie zapiszę. Przepraszam. Sorry. Jest tak, kompleks GIS-u North od budowli. Napiszę tak to sobie, że to jest... Tak to sobie napiszę po prostu, bo to tutaj wszystko jest zniszczone. A port... A żeby dojść do portu, to... North od katastrofy lotniczej. A co z tobą, czas? Spokojnie, zostanę tutaj, będę dalej tworzył urządzenia, które pomogą nam pokonać Snow. Najprawdopodobniej jesteśmy ostatnimi, którzy znają ich spisek i jeżeli chcemy wygrać, musimy działać. Okej. Okay. Więc tak, panie Charles. Tytanowy napierśnik. Buty FXF2152XAEA Sport to the game. Dobra, ognista kula. No, stary. Tak, obsyp mnie diamentami, dobra. W takim razie daj mnie to wszystko, co masz. Miotane leczonko i ognistą kulę daj. A tutaj co było? A, tak. Wskazówki porady. Jest, wskazówki rady. Czekajcie. Bo, jak mówiłem, katar. Przed udaniem się do portu pewnij się, że posiadasz inne przedmioty do walki. Zaleca się udać do obiektu na północ od GIS-u.
Interakcja z czasem nie działa prawidłowo, dlatego za każdym razem będziesz widział ten sam dialog. Zanim opuścisz kompleks mieszkaniowy, udaj się do obiektów, które już odwiedziłeś. Być może nie przejrzałeś wszystkich skrzyni, w których znajdują się przydatne przedmioty. Uwaga, dojście do bazy i wykonanie głównego celu misji zakończy epizod Minecraft Wyspa Mrozu 1. Na mapie znajdują się też lokacje poboczne i małe easter eggi, w których w postaci małych obiektów, które czekają na odkrycie. Autor, okej. Okay. Dzięki autorze, Rembex. Ja za ten katar kiedyś się załatwię, naprawdę. Przydatne przedmioty. Okej, okay, dobra, więc tak, widzowie. Sprawdzimy całą tą placówkę. Później pójdziemy do Isu, a później zakończymy mapę. Dobra. I później zaczniemy Wyspę Mrozu 2. To jest bardzo dobre. Tylko obstawiam, że jak... Czekajcie, bo... Bartek, Dorek, Gis. Później pójdziemy do placówki. No obstawiam, że powstawienie odcinki... No cóż. Mam taki pomysł, żeby jak będzie mnie, wiecie, dalej męczyć katar i w ogóle zrobić tydzień przerwy. Dlatego jeśli nie po Wyspie Mrozu pierwszej części pojawi się przez tydzień filmików, to... Powodem jest to, że po prostu, wiecie... Męczy mnie alergia i... Męczy mnie nadal alergia i potrzebuję przerwy. Już idę, dobra. Więc tak, Charles, dzięki za itemki. Teraz ja muszę się wybrać w takim razie, przeszukać wszystkie budynki, bo w następnym odcinku sprawdzimy Giz. Bo w następnym odcinku sprawdzimy placówkę Gisu. Tak się to chyba nazywa, prawda? Sprawdzimy placówkę Gisu. I... Czy to plac... Kuźwa, nazwy nie pamiętam, sorry. Czy jestem aż tak głupi, że przypadkiem wziąłem coś do leczenia? No po prostu nie wierzę, dobra. Nocleg. Thomas, Jake. Już by nawiązanie, wątpię. Alex. O! Alex i twoje wskazówki, dobra. Alex, przeczytamy. Może pójdziemy na górę i to przeczytamy. A ty spinkalaj. No, dzięki. Dobra, przeczytamy wszystkie tutaj. Czy to ma wszystko sens? Okej. List od Catherine do Alex. Alexa. List Alexa do Catherine. Dobra, zaczynamy tak. List Catherine do Alexa. Drogi Aleksie, wiem, że jest ciężko, ale jako iż jestem zwykły obywatelko, nie mogę ci... A, zaczynamy od Alexa. Druga Catherine, piszę do ciebie, gdyż pojutrze wyjeżdżam w nieznane. Nie widzieliśmy się lata i bardzo ubolewam nad tym faktem. Z każdym dniem czuję wewnętrzne rozdarcie i nie mam sił pracować. Syną nie daje nam spokoju, pracujemy jak wołty. Jak woły, by oni otrzymali od Simona kupę szmalu za spełnienie jego życzeń. A to niedopuszczalne. Tęskni za tym przepięknym dniem. My się po raz pierwszy spotkaliśmy, bez wojny, bez mrozu i bez bólu. Niestety, ale to już przeszłość, którą cierpię każdego dnia, nie wiem. Moja psychika ucierpiała, nie mam na nic siły, nawet aby wstać z łóżka, to koniec. List od Catherine do Alexa. Wiem, że jest ci... Drogi Aleksie, wiem, że jest ci ciężko, niestety, ale jako iż jestem zwykły obywatelko, nie mogę ci pomóc. Bardzo cię kocham i chcę, żeby było jak dawniej. Me serce się łamie, myśląc o tobie. Nasza córka nigdy cię nie widziała, a bardzo tego chcę. Miejmy nadzieję, że nadejdzie dzień, kiedy się to wszystko skończy. Mój kuzyn Charles ma za zadanie naprawić wszystkie błędy, które popełniły władze przez te 14 lat. Kocham cię, Catherine. Czy to ma wszystko sens? Ludzie. Ale to jest okropne. Chłop. Tak go wymęczyli, że się załatwił. A dodatek jeszcze ubolewa nad tym, że nie może się spotkać ze swoją kochającą żoną. Czy tam dziewczyną.
Wyłącz mnie, zombiaki, ja tu coś mówię. Naprawdę szkoda, szkoda, szkoda. Gdyby tak było w moim życiu, to... Najpierw wieszam pranie, a potem siebie. Nie, wait! Po co pranie? Najpierw wiesz siebie. GG. Znaczy nie GG. To jest głupie, wiem. Ale widziałem kiedyś, widziałem mema właśnie, że jest, że tam, wiecie, jak chłopak reaguje na to, że chłop do chłopa jak reaguje, jak chce się załatwić i jak dziewczyna dziewczynie. I u chłopa było, że najpierw wieszam pranie, a potem siebie. A drugi odpisał, najpierw powiesz siebie, nie będziesz musiał wieszać prania, ez. No mówię, to jest okropne. Dobra, czytamy notatkę Henry'ego, później wrócimy do tego. Odebrałem dziś rano list od snu, w którym było wyraźnie zaznaczone, że mam się udać na wyspę Alfa w przeciągu 2 dni. Mam tam pracować jako asystent w stacji kontroli pojazdów. Nie czuję się dobrze w takiej robocie, ale wyboru nie mam. Moi bliscy głodują, a pieniędzy nie ma. Odkąd Snow przyjął władzę w archipelagu, życie tutejszych mieszkańców zmieniło się gwałtownie. Wszyscy cierpią fizycznie i psychicznie, tylko jedni dni mniej, a inni więcej. Henry. No kurczę. Szkoda. Ale Alex, kuźwa! Chłopie! Ciekawe jakby... Moja przyjaciółka na to zareagowała, że nie mam już siły, moja psychika po prostu już umiera. I don't know. O! Widzę, że mamy tutaj... Że mamy tutaj pewną rzecz. Notatki pracownika. To też sobie poczytamy. Dzisiaj będzie bardzo dużo czytania, jak na to wygląda. Zarządzenie Snow. Posprawdzajmy wszystko. Może się coś tu znajdzie, jakieś jedzonko czy coś. No nic tutaj nie ma. No to sprawdźmy górę. Tylko sobie O nie, zombiak. Pal się, gnoju. Oh shit, nie. Z tobą się nie bawię tak. Z tobą się tak nie bawię. Mogę się bawić z tamtymi gościami, ale z tobą wiem, że nie będzie przyjemnie i znowu mapę zniszczę. Dobra, położyć pochodnie. Nie, tutaj. A, w sumie drewno się przyda. Tak sobie teraz zdaję sprawę. Jest, 16 pochodni, dobra. 64 dokładnie. Dobra, dokumenty. Tu nic nie ma. Chyba wszystko przeszukałem. Dobra, przeczytajmy teraz dokumenty. Teraz tutaj mamy spokój. Także co my tu mamy? Zarządzenie Snow. Dobra, wszystko tutaj na razie poustawiam. Mamy tak, zarządzenie Snow i notatki pracownika 1 i 2. Dobra, zaczynamy od zarządzenia Snow. Zarządzenie Snow, 26 marca 2019. Zwracamy się z prośbą o transport czarnego śniegu z portu oddalonego od waszej stacji o 4 km. Dziś rano przyjdą do was ciężarówki, oddajemy je do waszej dyspozycji. Jeżeli nie wykonacie zadania, zarząd planuje was przenieść do pobliskiego bunkra, w którym zostaniecie do końca waszych dni. Simon Gerr, przywódca Snow. No... To nie jest za bardzo fajna informacja. Dobra, notatka pracownika. O godzinie 13, 10 czerwca władze Snow ogłosiły alarm o wysokim priorytecie. Naszym rozkazem było zapakować cały zapas czarnego śniegu do ciężarówek w przeciągu 20 minut. Cała ta sytuacja wydawała się dziwna, jednak jako iż jesteśmy zwykłymi szarymi pracownikami, rozkaz Snow jest dla nas święty. Pracownik. Dwójka pracowni, notatka. O godzinie 18.23 do kompleksu przyjechały te same ciężarówki, na które wcześniej zapakowaliśmy tony śniegu. Tym razem to my mieliśmy do nich wejść. James odrzucił rozkaz, to skutkowało natychmiastową egzekucją. Ciało wyrzucili do morza nieopodal. Bestie z nich, ale wyboru nie ma. Co ja mogę zrobić? Notatka pracownika 3. O godzinie 19.00 wszyscy pracownicy byli już gotowi do przesiedlenia. Dwie ciężarówki już odjechały, ja pojadę pojazdem o numerze P2419. Czeka nas ciężarówka Ciężka Noc. Stacja meteorologiczna wysłała nam raporty, że dziś na wyspie ma być minus 10 stopni. Co najgorsze, władze nam nigdy nie przekazały strojów przystosowanych do takich warunków pogodowych. Na szczęście przemyciłem trochę flaszek wódki, na pewno nas rozgrzeje. A, to spaka, panie.
Odjechaliśmy na północny zachód stąd. Okej. Okej. Północny zachód, zapisać sobie. Czyli tak. Północny zachód. No trochę będziemy mieli miejscówek do przeszukania, co nie? Sprawdzimy sobie dużo miejscówek pobocznych. Dzisiaj sobie przeszukamy dokładnie cały ten kompleks mieszkaniowy, Snow. A potem dalej lecimy szukać jakichś właśnie pobocznych obiektów. O, w dupkę. O, w dupkę, a ja miecza nie mam. Zostaw mnie. Pal się, gnoju. Teraz iść. Na górę iść. Daj mnie wodę, bo mi się chce pić. Halo? Wow! Co się dzieje? To u góry? To u góry znaczy. To. Ktoś tyka prądu. Ale jak to się mówi, elektryka prąd nie tyka. Nie wiem, czy ktoś z tych zombiaków był akurat przy prądzie pracował. No ale ktoś tyka tego prądu cały czas. No przestać, no. Zamieściało. Obstawiam, że jest jakaś możliwość otwarcia tego obiektu. Czekajcie, sprawdźmy to wszystko. Lukas! Lukas, stary, co ty tam robisz? Chcę się prądem bawić! Lukas! Lukas! Lukas, kuźwa, przestań, bo wywalisz korki! Witam, nazywam się Lukas, jestem tutejszym naukowcem. Do zobaczenia niebawem, czekaj. Komputer pomiarowy. Dara. Dlaczego na tej wyspie jest mróz? Dlaczego na tej wyspie jest mróz? 14 lat temu na wyspie o kryptonimie Alfa wybuchł prototyp broni śnieżnych. Podawało to nieodwracalne skutki w ekosystemie i infrastrukturze. Niestety mróz dotarł również tu i pomimo upływu dekady dalej trwa tu zima. Słyszałem również, że na tej wyspie prowadzono podobne badania i one mogły również przyczynić się do katastrofy pogodowej. Czekajcie, muszę wyciszyć grę, bo są za bardzo duże dźwięki. Dobra. To co za miejsce? Znajdujemy się w kompleksie budynkowym położonym na południowej wschodzie wyspy Beta. Średnia temperatura na wyspie wynosi minus 15 stopni Celsjusza w dzień i 24 minus stopni Celsjusza w nocy. Najbliższy stały ląd jest oddalony o 10 mil na północny zachód. Zima trwa tu cały rok, czasem jednak następuje epizodyczna wiosna. Bardzo ciekawe. Znasz czas, a jak na razie? Czas to mój przyjaciel z lat młodości. Pracowaliśmy i w sumie pracujemy dalej nad tą całą sprawą, która tu zaszła. A gdzie go znajdę? Powinien przebywać w jednym z budynków. Dziękuję za informację. Co to Snow? Snow to organizacja do de iure naukowa. De facto wręcz przeciwnie, to oni spowodowali tę całą katastrofę i do dziś nie odpowiedzieli przed sądem za wszystkie zbrodnie przeciw ludzkości. Ich przywódcą jest Simon Gerr i przebywa najprawdopodobniej na tej wyspie. Władze na to nie podjęły żadnych działań argumentacyjnych, że to tylko oceanie i praktycznie nikt tam nie mieszka. O, ironio. Święta prawda. To się stało z ludźmi na tej wyspie. Snow wywiózł ludność cywilną na dalekie wyspy, by ta nic nie słyszała o ich chorych planach zagłady. Jednak nie wszyscy wyjechali na wyspie Beta, pozostałe osoby, które potencjalnie mogły się przydać organizacji. Niektórzy dołączyli do nich, a jeszcze inni zachowali zdrowy umysł. Okej. Dobra, czyli znaleźliśmy jakiegoś gościa, który tu mieszka. Bardzo ciekawe. Wygląda na to, że siedzi przy kompie. To jest bardzo ciekawe. Czekajcie, chcę zobaczyć jedną rzecz. To jest easter egg. Okej. Okej. Alright. Tego to ja się nie spodziewałem, szczerze. Okej.
A wezmę sobie diamencik, dziękuję. Weź terega. Nie wiem, czy uda mi się go z nim przejść. Z nim przejść gdziekolwiek. Ale tak. No czyli cóż. Cały kompleks przeszukaliśmy. I 20 minut. Dobra, skoro wszystko przeszukaliśmy w takim razie, mi się wydaje, że możemy w tej chwili... No cóż. Mi się wydaje, że ten odcinek kończymy. Teraz po kolei będziemy robić misje poboczne. I jeśli chodzi o misje poboczne, wydaje mi się dokładnie, że pójdziemy najpierw do... Wskazówki rady, wiem, ludzie, sztuczny pokój. I tak, ten miecz wyrzucimy, weźmiemy ten miecz diamentowy z odrzutem 2. Albo zostawię sobie ten. I tak. Gdzie pójdziemy? Najpierw pójdziemy do... Na północny zachód. West, northwest, czyli mniej więcej gdzieś w tą stronę pójdziemy w następnym odcinku. Później pójdziemy do Gisu. A później... Najprawdopodobniej pójdziemy... Już zakończyć odcinek, czyli załatwić... pójść do portu i pokonać Snow. Dlatego widzowie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Z przeszukiwania całego kompleksu... Czemu ja zrobiłem... Głupi jestem. No, z obszukiwania tego całego kompleksu. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków, dajcie mi znać łapkami w górę. I subskrypcję na kanale. Dokładnie łapkami w górę. A subskrypcje, jeśli ci się podobają moje filmiki. A teraz do zobaczenia. Trzymajcie się. Ciao.